Cześć, tu Ernest! I jeśli zostawicie łapkę w ciągu 5 sekund, to nic się nie stanie, ale chętnie usłyszę o waszym pierwszym dniu w szkole. Mam nadzieję, że było dobrze. Przy okazji to chciałbym wbić taką oto piękną liczbę subskrypcji i będę bardzo wdzięczny, jeśli mi pomożecie. Okej, dzisiaj o 14 wyszła aktualizacja zawartości. I tak jak mówiłem, przynajmniej na PC-tach, nie było żadnego pobierania i żadnej przerwy technicznej. A więc na mapę powróciła sławna wyspa Kevina. Jest tak samo wielka jak kiedyś, a unosi ją nikt inny jak Kevin. Witamy ponownie na wyspie, Kevinie. Na szczycie wyspy jest hybryda domku i motelu, który był już na mapie, zanim nie zastąpiło je podium kilka sezonów temu. Czyli tak naprawdę powróciły dwie miejscówki, latająca wyspa i tak jakby motel. Na wyspie znajdziemy oczywiście garść lutu i to w sumie tyle. Wokół wyspy jest wir, dzięki któremu możemy bezpiecznie zejść z i wejść na wyspę. Dzisiaj wyspa jest obok zgubnych ziem, ale już wiemy, że raz na jakiś czas będzie się ona przemieszczać na wyspie Battle Royale. Poza tym do gry zawitała pułapka i działa ona w nieco inny sposób, niż się tego spodziewaliśmy. To jest pierwsza pułapka rzucana, która zajmuje miejsce w naszym ekwipunku jak zwykły przedmiot. Można ją znaleźć w dwóch sztukach, a maksymalnie można trzymać cztery takie pułapki w jednym miejscu w ekwipunku. Teraz uwaga! Tą pułapkę możemy rzucić na dowolną strukturę, nawet jeśli należy ona do przeciwnika. Po zetknięciu się ze ścianą lub podłogą lub sufitem, pułapka ta podmija tą strukturę na swoją, a następnie rozkłada się po obu stronach. W sumie ta pułapka po wylądowaniu potrzebuje tylko 1,5 sekundy na naładowanie się. Po tym krótkim czasie już może kopnąć prądem. Na następne uderzenie potrzebuje 2 sekund przerwy. Tak jak się tego spodziewaliśmy, zadaje ona 50 punktów obrażeń, a zasięg ma taki sam jak pułapka z kulcami. I może ona działać po obu stronach naraz. W trybie kreatywnym za to dodano nowe galerie. Jedną powiązaną z więzieniem, a drugą o tematyce spawania spłuczek. Obie te miejscówki były na mapie od początku gry, ale w którymś momencie obie zostały zastąpione przez różne nowości. Ja się spodziewam powrotu tych dwóch miejsc i myślę, że to kolejna podpowiedź do ich powrotu na mapę. Poza tym dzisiaj o 8 za to na jaw wyszedł oficjalny wygląd skinów z pakietu Mrocznych Legend. Oto i one. Wszystkie 3 skiny oraz zbierak na ostatnim zdjęciu po prawej. Szczerze mówiąc, to wyglądało prawie tak samo jak koncept, który pokazałem wam w poprzednim odcinku. Te skiny różnią się tym, że Mroczny Rycerz otrzymał rogi. Dzika Karta za to ma jasną maskę z wzorkami, a Jones nie ma rękawów i jego spodnie się świecą. Dajcie znać, co uważacie o tym pakiecie. Do sklepu powinien wejść w ciągu 2 tygodni w cenie 80 zł, czyli tak jak każdy inny pakiet Legend. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.